Panie wojewodo, Grzegorz Szybczewski, Studia Plac, Telewizja Piątkowska. Czy jest szansa na to, żeby nie było referendum? Czy może być taka decyzja ze strony państwa? Referendum zostało prawomocnie ogłoszone na skutek zebrania odpowiednich wymagań przez liczby głosów popierających, potwierdzonych własnoręcznymi podpisami, i tego referendum w tej chwili odwołać już nie można. Jest poza mną, więc... A czy chociaż ogólnie zna pan władców nas? Ogólnie znam, ogólnie znam. Co jest najtrudniejszym problemem u pana, z tej pana ogólnej wiedzy? No te bieżące problemy. Z tego co wiem, nie o wszystkie zobowiązania wiedziała Regionalna Izba Obrachunkowa. To wynikło ostatnio. Nie wiem, czy Rada wie o tym wszystkim. Ja myślę, że dzisiaj będę wiedział dużo więcej po spotkaniu z panią skarbnik. Jesteśmy umówieni za teraz. Czy decyduje się pan na tak zwany bilans otwarcia? Będzie na pewno taki bilans, tylko ja nie przyjmę do tego dużej wagi. To znaczy ja jestem na 30 dni, nie będę startował w następnych wyborach. A jeżeli tak, to czy to przeprowadzała firma zewnętrzna, czy... Nie umiem powiedzieć, to są koszty dodatkowe. Będzie to trwało pewnie miesiąc albo półtora i nagle się okaże, że za miesiąc jest koniec mojej działalności, więc nie wiem, co zrobię. Zobaczymy, jaki będzie stan, jakie informacje uzyskał pani skarbnik i jakie dokumenty zobaczę. Znaczy wszystkie, ale jakie wnioski wyciągnę z tych dokumentów, które zobaczę. Czyż pan rozmawiał z radnymi? Nie, ja jestem tutaj, ponieważ to pismo dotarło wczoraj do pana wojewody po południu. Ja przyjechałem tutaj, jestem 20 minut w piątek. Czy miał pan wcześniej jakieś kontakty z panami ze sprawą? Powiedziałam, mam paru przyjaciół, myślę, że nie stracę z kontaktu z nimi po tych 3 miesiącach. Dobrze. Natomiast wybory powinny się odbyć nie krócej niż 90 dni po powołaniu osoby pełniącej obowiązki publiczne. Więc to jest ten przedział między 60 a 90 dni, kiedy będą wybory. Kiedy dokładnie harmonogram wyborczy przygotowuje w formie projektu komisarz wyborczy. Premier wydaje zarządzenie wyznaczające termin i zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów. Tutaj przepisy bardzo jasno regulują tryb, bieg wszystkich terminów. I to się wszystko odbędzie zgodnie z przepisami. Przepraszam panie wojewodo, czy jest szansa, że nowe wybory będą w maju, czy mogą być połączone z wyborami do Europarlamentu? No właśnie, część mieszkańców tutaj postuluje, żeby to się odbyło 7 czerwca. Czy jest taka możliwość? Ja bym proponował, znaczy ja bym bardzo chciał, żeby taka możliwość rzeczywiście była realna. Natomiast tak naprawdę wiążąca w tej sprawie jest opinia komisarza wyborczego i jego rekomendacja. I to on będzie odpowiednią propozycję w tym zakresie wskazywał panu premierowi. Wydaje się, że to by było najlepsze, ale wolałbym, żeby to komisarz w tej sprawie wypowiedział. Zadaniem tej osoby jest przeprowadzenie tej gminy przez okres również kampanii wyborczej w sposób zarządzanie nią w sposób możliwie profesjonalny, bez angażowania się zarówno w miejscowe konflikty, jak i w kampanię wyborczą i bez opowiadania się po stronie jakiegokolwiek kandydata. To powinna być osoba, która jest neutralna w stosunku do wszystkich miejscowych sporów, które tutaj są. I taką neutralność gwarantuje w największym stopniu osoba z zewnątrz, nie uczestnicząca w dotychczasowych konfliktów, osoba, która też nie ma ambicji ubiegania się o mandat burmistrza w wyborach, nie wystartuje w tych wyborach, a więc nie będzie stroną żadnej kampanii wyborczej, ani uczestnikiem tej kampanii wyborczej, a z drugiej strony osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje profesjonalne i co by nie było, znająca specyfikę tego regionu, nawet jeżeli nie jest Pionek, czy Białobrzegi, to blisko. Ale to Żuberek, to